serdecznie powitać zaproszonych gości, cześć, a w szczególności naszych parlamentarzystów. Posłankę na Sejm RP panią Ewę Malik. Posłankę na Sejm RP panią Annę Nemś. Również witam serdecznie przedstawiciela biura poselskiego pani poseł Beaty Libery-Małeckiej, jak również przedstawicieli innych grup poselskich. Bardzo serdecznie witam panią Grażynę Gram-Zagaję, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Witam pana Jarosława Kołodziejczyka, członka zarządu Polskich Kolei Państwowych Współpracy. Witam radnych, witam pana prezydenta, członków kolegium kierownictwa, naczelników Wydziału Urzędu Miejskiego, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych naszego miasta, jak również was, drodzy mieszkańcy, zagranicznie przybyłych na to dzisiejsze spotkanie, co, jak mniemam, w sposób wyraźny podwyższa rangę dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, przystępujemy do realizacji porządku dziennego dzisiejszej nadzwyczajnej sesji. Państwo radni otrzymali ten porządek. Przystępując do jego realizacji, poproszę pana prezydenta miasta Sosnowca, pana Arkadiusza Kęcińskiego, o przedstawienie informacji na temat stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju dzielnicy Maśki. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mimo tej pogody, która jest atypowa na tym roku, cieszę się, że w takiej dużej liczbie osób, którzy się zgromadzili, jednym z najważniejszych miejsc w historii kolejnictwa, jednym z najważniejszych miejsc na pewno naszego miasta, ale nie boję się powiedzieć naszego województwa, kraju, czy w ogóle Europy, bo ten dworzec, o którym Państwo na chwilkę jeszcze usłyszycie, bo te informacje będę prosił kilka osób związanych z inwestycją, osób, które dążyły na miejscu, żeby powiedziały dużo historii tego miejsca. Usłyszycie Państwo wiele ciekawych pewnych informacji, choć zdaję sobie sprawę, że pewni mieszkańcy Sosnowca bardzo dobrze o tym wiedzą, ale warto, żebyśmy jeszcze raz usłyszeli, że to dworzec Martoniego, że to najdłuższy dworzec w Europie, że to po prostu fantastyczne miejsce, które jako zabytek architektury, zabytek techniki kolejnictwa musimy zachować w pamięci, a tym bardziej cieszymy się, że dzielnica, która, ja to będę podkreślił, będziecie Państwo widzieć parę razy, w 80%, tak naprawdę jest własnością PKP, ona powstała dzięki PKP, miała trudne chwile dzięki czy przez PKP, ale wiemy, jesteśmy pewni, przekonani po tym, co dowiedziałem się z Państwa, ale prezesem, że za chwilę tutaj poproszę, że ta dzielnica dzięki PKP, dzięki Politechnice Śląskiej, dzięki miastu, gminie Sosnowiec, będzie znów miała swoje złote chwile, złote dni. Szanowni Państwo, to fantastyczny moment, który mogę powiedzieć, że miasto Sosnowiec nie miało nigdy tylu przyjaciół. Nie mówię tylko o Państwu, którzy jesteście w tej chwili z nami, bo Wy wszyscy jesteście przyjaciółmi naszego miasta, przyjaciółmi naszej dzielnicy. Ale przez te kilka czy kilkanaście dni od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że PKP zastanawia się nad celowością tej inwestycji, nigdy nie spotkałem się z taką życzliwością dla naszego miasta. Niezależnie od ludzi, skąd pochodzą, czy są z Zagłębia, ze Śląska, czy z innych regionów naszego kraju, czy są działaczami politycznymi jakiejkolwiek partii, czy są osobami niezależnymi, nigdy nie czułem takiego wsparcia i chciałbym w tej chwili, choć jeszcze pewnie na koniec będę miał do tego okazję, wszystkim Wam podziękować, że jesteście z nami, że jesteście z Maszczami, że jesteście z Sosnowcem, bo to dzięki Was i Waszej determinacji ta inwestycja
jestem przekonany, że już dzisiaj będzie do skutku. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Tak jak mówię, niezależnie skąd przyszliście, skąd byliście, skąd jesteście. Wszystkim parlamentarzystom bardzo serdecznie chciałem podziękować. Przede wszystkim wszystkim parlamentarzystom, tak jak powiedziałem, mocno znałem, ale pani poseł Wiłani, z którą byliśmy w bieżącym kontakcie telefonicznym, bo służbową Rosji pomagała, że mogliśmy się spotkać, ale również dzisiaj jest, dlatego pani Renzy chciałem bardzo serdecznie podziękować, ale wszystkim parlamentarzystom również, może nawet dzisiaj nie wiemy, że pomagali, bo wiem, że to wsparcie pomogło. Wszystkim ogromnie bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, jest to naprawdę ważna inwestycja dla naszego miasta. Jak Państwo się dowiecie, miasto również chce przeznaczyć tą inwestycję kilkadziesiąt milionów złotych w najbliższych paru latach. I tak jak mówiłem, jest to zupełnie apolityczna inwestycja, dlatego ona ma takie wsparcie. Dlatego nie możemy mówić o tym, że ona jest tego czy tego. Ona jest wszystkich mieszkańców Sosnowca. Ona jest tak naprawdę dzięki temu szczytem, może nie dla naszego kraju, inwestycją wszystkich Polaków. I nikt nie mówi, że to jest jego czy nie jego, że to jego zasługa czy nie jego zasługa. To zasługa będzie nas wszystkich. W tym momencie, w którym przyjdziemy tutaj na otwarcie Politechniki Śląskiej, przyjdziemy na pierwszy rok studiów i zobaczymy fantastycznych młodych ludzi, którzy będą się chcieli kształcić. A później wierzę w to, gdy zobaczymy ludzi, którzy będą chcieli, bo już chcą, bo się o nas pytają, tylko te sprawy związane z kandydacją powodują, że nie mogą się tutaj jeszcze prowadzić, próbować terenów, ale wiemy, że ci ludzie są chętni i ta dzielnica znów zacznie żyć. Szanowni Państwo, ponieważ temperatura jaka jest jaka jest i nie chciałbym, żebyśmy tutaj za bardzo przenadli, a Państwo raty, żeby podejmowali dobrą decyzję, muszą być cały czas w gotowości. Chciałbym tylko powiedzieć, że w piątek, bo to jest najważniejsza decyzja, udałem się do Warszawy, zresztą jeszcze jutro również jestem w Warszawie, mam spotkanie z panem ministrem Adamczykiem, na tym o tej inwestycji będziemy rozmawiać, ale w piątek udałem się do Warszawy na spotkanie z panem prezesem Kowalczykiem, który tutaj dzisiaj jest wśród nas i za chwilę tutaj poproszę. Oczywiście jechałem do Lenowa, bo nie wiedziałem, jaka będzie decyzja, ale muszę to powiedzieć na samym początku, że rozmowa z panem prezesem była fantastyczna, zostałem bardzo dobrze przyjęty i muszę Państwu powiedzieć, że już dzisiaj pan prezes pewnie powie to sam, ale cóż, pochwalę się. Po tej rozmowie pan prezes powiedział, to jest bardzo ważna inwestycja. To, co powiedziałeś, to, co usłyszałem o tym mieście, o tej inwestycji, to się musi udać. Będę rekomendował, żeby ta inwestycja się udała, żeby Rada Nadzorcza przyjęła do realizacji budowę remont w Wrocławiu. Panie prezesie, bardzo serdecznie za tą decyzję. Dziękuję i zapraszam tutaj pana do nas. Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za tą pozytywną decyzję. Od kilku tygodni chyba obserwuję, co się dzieje w mediach, co dzieje się w Mistrzostwach Sądy, obserwuję aktywność moich znajomych, a także obserwuję, że naprawdę sporo mocnej pracy w to, żeby przekonać nas, że ten system jest potrzebny na jego rozwój. Maski to miasto stworzone w Mistrzostwach, ale takich miast w Polsce jest wiele. Pozostaje dylemat, gdzie włożyć pieniądze, gdzie zainwestować, po to, żeby te pieniądze się wróciły. W postaci kapitału społecznego, w postaci tego, że będą się miasta mieszkańcy. Wtedy te miasta jest to trudno rozwiązać, żeby liczyć po jednej stronie, po drugiej stronie ekonomia, to nie są prywatne pieniądze, są pieniądze zawsze publiczne. Trzeba się również takiej inwestycji wyliczyć. Myśmy to wyliczyli i wspomnieli rozmiar na to, że jest duża szansa, że ten projekt się powiedzie. Ale projekt to nie jest tylko remont dworca. Projekt ten jest związany z tym, jak zaczyna kilkanaście lat w miejscu spotkamy się i będzie bardzo ładna, rewitalizowana dzielnica, gdzie będą lokalizacje nowych mieszkań, nowych bloków, gdzie ludzie z chęcią będą przyjeżdżali może spacerować, spoczywać, a wszystkim będzie prawie się umieszczać. Tak mam nadzieję, taka nadzieja na to przysłała prezydentę miasta, żeby tą dzielnicę rewitalizować. Może będzie to ostatni, ostatnia pomoc, jaką kolej dla tej dzielnicy będzie mogła dzielić. Życzę Państwu, żebyście tak jak już, jak teraz, i tu mieszkać, i tu pracować. Dziękuję panu prezesowi. Bardzo serdecznie dziękuję za zabranie głosu panu prezydentowi, panu prezesowi. Obecnie uprzejmie zapraszam do zabrania głosu panią posłankę Ewę Pan proszę. W tym czasie powiem Państwu, panie wszyscy znają przebieg dzisiejszej sesji. Merytorycznym punktem dzisiejszej sesji to jest podjęcie
uchwały w sprawie apelu dotyczącego wsparcia przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej działań związanych z kontynuacją utworzenia Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Bardzo proszę pani poseł za Dziękuję panu przewodniczący. Serdecznie witam wszystkich mieszkańców, nie tylko Maczek pewnie, ale zjechaliście się Państwo w jakiś tam zawsze sposób też uczuciowo, emocjonalnie związany właśnie z przyszłością Sosnowca, ale szczególnie witam wszystkich mieszkańców Maczek. Witam pana przewodniczącego, witam pana prezydenta. Serdecznie dziękuję za możliwość zabrania głosu. Kiedy dowiedziałam się, że pan prezydent w łaskach zwołał sesję nadzwyczajną poświęconą tej bardzo wspaniałej, mnóstwej inwestycji, można powiedzieć sztandarowej dla Sosnowca inwestycji, która, tak jak już wcześniej był pan prezydent łaskaw powiedzieć, przyniesie także miejsca pracy, miejscowej ludności, no i przede wszystkim cele, jakim sobie postawiono tutaj, aby w tym wspaniałym, zabytkowym dworcu PKP dawnej kolei drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej związanej z powstaniem styczniowym umieścić tutaj właśnie, ulokować tutaj po prostu Centrum Dydaktyczne Naukowe mające w przyszłości wykształcić nową kadrę kolejarzy i zapełnić tą lukę międzypokoleniową, o której wiemy, bo wspaniali kolejarze, którzy pewnie także tutaj powywodzą się z Maczek, odchodzą już niestety na emeryturę. Jest to inwestycja świetnie pomyślana, także jeśli chodzi o rozwój naszej kolei państwowej. Proszę Państwa, ja przyjechałam dzisiaj, żeby tknąć jakby nadzieję to, że ta inwestycja powstanie. Ale chciałabym zacząć od takiej serii zdarzeń, co po prostu spowodowało, że spotkaliśmy się dzisiaj. Myślę, że ta dzisiejsza sesja jest dlatego, że inwestycja w pewnym momencie wypłynęła wieść niepokojąca, że inwestycja może być zatrzymana, że to może się nie udać. Ja dzisiaj przyjechałam, aby przynieść po prostu nadzieję i tchnąć ducha, ale także nie przyjeżdżam z pustymi rękoma, ponieważ już otrzymałam odpowiedź w tej sprawie pana ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka i bardzo miło jest z Państwem podzielić się bardzo dobrymi wiadomościami, ale mimo czytam pismo, odpowiedź na moją interwencję w tej sprawie, pismo pana ministra infrastruktury, pozwolę sobie zapoznać Państwa z kolejną zdarzeń w tej sprawie. Otóż z dnia 9 stycznia wstąpił do mnie pan prezydent Arkadiusz Kęciński, zaniepokojony losem tej inwestycji. No i też dochodziły do nas sygnały, że inwestycja ma być zatrzymana w związku jakby z powołaniem nowego rządu i nowych władz ze spółki PKP. Proszę Państwa, rzeczywiście to ma swoje podstawy, ponieważ okazało się, że ja podjęłam oczywiście natychmiast działania, bo tak jak mówię, od dnia 9 stycznia już byłam w kontakcie z panem ministrem Adamczykiem, a po moim przyjeździe do Sejmu 12 stycznia już umówiliśmy się po głosowaniach 13 stycznia, że po prostu ja wręczę panu ministrowi pismo, które na te okoliczności zredagowałam, pragnąc po prostu całym sercem utrzymać taką bardzo istotną dla miasta inwestycję, jakby po prostu pomóc w kontynuowaniu wszystkich prac i działań
które już rozpoczęto za czasów Platformy Obywatelskiej, nie ukrywa oczywiście. Proszę Państwa, 12 czerwca zgłosił do mnie konserwator dzieł sztuki, który znajomy po prostu, który również brał udział jakby we wcześniejszych technicznych planach tego przybytku. No i zainteresował mnie, że jeden z członków zarządu PKP zrobił tą inwestycję, a na dodatek nie dość, że kiedyś współpracował blisko z panią minister Pieszkową, no to pochodzi z Katowic i po prostu wręcz mówiło się o tym, że inwestycja po prostu nie ruszy, w związku z tym, że człowiek z Katowic nie jest zainteresowany po prostu przyszłością Sosnowca, tylko by skierować pewnie wszelkie środki na podobne działania na Śląsku. Oczywiście nastąpi dalszy rozwój wydarzeń w tej sprawie. Po rozmowie z panem ministrem Adamczykiem i wręczeniu mu listu interwencyjnego, który przygotowałam na te okoliczności, aby bronić tej inwestycji, okazało się, że pan minister ten już popiera i uważa za bardzo zasadną tę inwestycję. No i po zapoznaniu się ze sprawą, ze szczegółami tego projektu, oznajmił, że on całym sercem po prostu wesprze tę inwestycję i że po prostu jest to wspaniały projekt. Proszę Państwa, już we czwartek otrzymałam spotkałam się we czwartek z panem ministrem. Pan minister właśnie powiadomił mnie, że w kancelarii po południu będzie czekała już odpowiedź na moje pismo, a równocześnie właśnie miałam przyjemność być przy rozmowie z panem, będąc w trakcie rozmowy z panem ministrem, miałam przyjemność także miałam przyjemność wysłuchać także pana ministra Adamczyka, który dowodził właśnie powiadomi także, że interweniował również ksiądz biskup Przemoszczasza w tej sprawie, a nawet interweniował pragnąc umówić naszego pana prezydenta Arkadiusza Kęcińskiego na rozmowę z nim. No i oczywiście myślę, że to się uda, że ta rozmowa będzie, także serdecznie również z tego miejsca pragnę podziękować księdzu biskupowi, że po prostu dał dowód przywiązania również emocjonalnego do naszego miasta, no i takiej troski zwyczajnej obywatelskiej o przyszłość Sosnowca. W piątek odebrałam odpowiedź pana ministra i mam przyjemność państwu przeczytać. Pani poseł Ewa Mali. Chciałbym serdecznie podziękować pani poseł za dotychczasowe zaangażowanie w pracy na rzecz utworzenia Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Sosnowcu, Maczka. Nawiązanie do pani wystąpienia z dnia 13 stycznia 2016 roku, tu następuje znak pisma, dotyczącego powołania tego centrum, pragnę zapewnić panią poseł, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa postanowiło wesprzeć ten centrum i ważną inicjatywę, która jest szansą nie tylko dla miasta, ale i dla całego regionu. Odrestaurowanie i przystosowanie do pełnienia nowej funkcji dworca kolejowego w Maczkach może stać się szansą na uchronienie zabytkowego budynku przed zniszczeniem obiektu pierwszej linii kolejowej na ziemiach ówczesnego Królestwa Polskiego. Mając na względzie
będzie zarówno ratowanie zabytkowego obiektu, jak również możliwość zapewnienia kształcenia nowej kadry kolejarzy w nowoczesnych warunkach centrum. W lipcu 2014 roku spółka PKP S.A. oraz Politechnika Śląska w Katowicach podpisały list intencyjny mający na celu utworzenie Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej. Opracowany został również projekt porozumienia o współpracy pomiędzy polskimi kolejami państwowymi, spółka akcyjna, spółką akcyjną, a Politechniką Śląską, uszczegółowiający zapisy podpisanego w lipcu 2014 roku listu intencyjnego. Dzisiaj mogę stwierdzić, że w wyniku przeprowadzonych w ostatnich dniach rozmów z kierownictwem PKP S.A. oraz pogłębionych analiz kosztów i efektów społecznych tego przedsięwzięcia, jego realizacja jest bardzo prawdopodobna. Osobiście jestem całkowicie przekonany o konieczności realizacji tej jakże ważnej dla mieszkańców regionu inwestycji. Podpisano pan minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Szanowni Państwo, no to jest dowód tego, że pan minister infrastruktury i budownictwa będzie wspierał tę inwestycję. Oczywiście czekamy na dzień 28 stycznia, kiedy to odbędzie się Rada Nadzorcza PKP S.A. oraz będzie obradował zarząd. I to zarząd, w rękach zarządu jest przyjęcie tej decyzji jako decyzji pozytywnej i ja całym sercem liczę na to, że tak będzie, że zarząd podejmie zobowiązującą i pozytywną decyzję w tej sprawie. I mam nadzieję, że będę mogła to stanąć przed Państwem i powiedzieć, że nie zaniedbaliśmy niczego, że wszelkie działania, jakie wcześniej podejmowali na tej ziemi, na tym wspaniałym skrawku, gdzie toczyły się takie historyczne, podniosłe wydarzenia związane właśnie z powstaniem styczniowym, gdzie również i pan prezydent zrobił tutaj, jak państwo wiecie, obelisk i ja bywałam i czuję się związana z państwem i pan radny, wiceprzewodniczący Dudek również bardzo się angażował w te działania. No i ta nasza wspólna, owocna tutaj współpraca jest ukoronowana właśnie w ten sposób, że mam nadzieję, że inwestycja szczęśliwie dojdzie do skutku. Wierzę w to gorąco i dziękuję wszystkim. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani poseł Ewemani. Ja myślę, że będę wyrazicielem wszystkich tutaj zebranych. Jeżeli na ręce pani poseł skieruję słowa uznania i podziękowania. Pani poseł, rzeczywiście wpłynęła pani dobrego ducha i nadzieję w realizację tego zadania. Dziękuję pani jeszcze raz. O zabranie głosu bardzo proszę pana Jacka Jakubka z Miejskiego Konserwatora Zabytków, który w kilku słowach przedstawi nam historię waszej wody. Dzień dobry Państwu, Jacek Jakubek, Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej, Urząd Miejski w Sosnowcu. Domyślam się, że jest Państwu taka sama zima jak mnie, więc postaram się bardzo szybko przedstawić historię dworca. W moim subiektywnym odczuciu najważniejszą datą w historii tego miejsca jest 1 kwietnia 1844 roku, gdy w Kłębach Kwary na dworzec w Maczkach toczył się pierwszy skład drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej i odtąd regularnie już rozpoczęły się kursy między Warszawą a granicą Królestwa Księstwa Warszawskiego. Kilkanaście dni później trasa została przedłużona przez najdłuższy most kamienny, który do dzisiaj możemy oglądać, do Szczakowej, a stamtąd połączona została z koleją krakowsko-wielnośląską.
Projektantem tego dworca był Henryk Marconi, najwybitniejszy XIX-wieczny architekt z pochodzenia Włoch, który jednak związał się z Polską i tutaj zaprojektował kilkadziesiąt budynków. Żeby tylko wymienić na przykład hotel w Warszawie, który znajduje się tu przy Pałacu Prezydenckim, nieistniejący już w przeciwieństwie do naszego dworca, dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Warszawie, czy sanatorium Busu Zdrowia. W pomieszczeniach dworcowych znajdowały się bufety, restauracje, poczekalnie dla pasażerów pierwszej, drugiej, trzeciej klasy, a później wprowadzono również czwartą klasę. Nad nimi na pierwszej kondygnacji znajdowały się pokoje dla podróżnych, czy dla wyższych urzędników państwowych i przede wszystkim apartament cacki. Jak wiemy, nieraz tutaj też karować połudną rodzinę cesarskiej zdarzało się notować. Wokół dworca wybudowano, właściwie cała dzielnica została wybudowana wokół dworca. Przede wszystkim budynki koszarowe, w których mieszkali kolejarze i żołnierze, którzy pilnowali wtedy granicy. Hotel, pod którym się znajdujemy. Poczta niedaleko. Przede wszystkim maczki to też historia. Z jednej strony historia kolejnictwa, bo to jest ta pierwsza nasza kolej w Polsce. Natomiast z drugiej strony to wydarzenie, które poświęcone jest tutaj postawione władza, które już pani poseł i pan prezydent wspominali, czyli wydarzenia powstania stycznia. To tutaj w 1863 roku oddziały Apolenicza Skłodzkiego to były właściwie bez walki dworzec i środki pieniężne wraz z koniami, bronią i amunicją. Jak twierdzą historycy, to tutaj położono pierwszy pociąg z układami kolejowymi, stworzono coś na kształt pociągu pancernego, który później posłużył do zaatakowania dworca w Cysnoku. Właściwie te dążenia patriotyczne, które obecne w maczkach zawsze i do dzisiaj one są odczuwalne, szczególnie kiedy przybędziesz tutaj na uroczystości państwowe patriotyczne. Ja myślę, że tak wkrótce, bo historia dworca jest bardzo bogata, można by długo nie opowiadać, natomiast to są zresztą najważniejsze fakty. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Mateusz Bochenek, radny Rady Dzielnicy Maczki i asystent prezydenta. W krótkich słowach przybliży nam projekt Centrum Naukowo-Dydaktycznego. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado, szanowni państwo. Maczki zawdzięczają swoje istnienie w budowie pierwszej królewskiej Polski kolei o nazwie Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Albo po prostu maczki zawdzięczają swoje istnienie kolei. To tak naprawdę wszystko, co wokół nas się znajduje, to wynik działalności kolei. Zarówno te budynki mieszkalne, jak i cała infrastruktura kolejowa. To dworzec, to ośrodek szkolenia kolejarzy i cała infrastruktura, która wokół kolei powstawała. Przez lata ten rozwój był powodowany działalnością kolei. A w pewnym momencie w naszej historii niestety wiele z tych obiektów, naszych historycznych obiektów straciło na znaczeniu. Część z nich niestety zniknęła z mapy, już nie odwracała. Pozostał tak naprawdę ten jeden, ten najważniejszy, czyli dworzec. Perełka, o którą przez lata miłośnicy maczek, ludzie, na których ważna jest historia tej dzielnicy, zabiegają. Oczywiście wszyscy zdawaliśmy sobie zawsze sprawę z tego, że ratowanie tego zabytku wiąże się z ogromnym nakładem finansowym. Położenie dworca Międzykorzu też nie jest tym argumentem, który sprzyjałby realizacji tego projektu. Ale jakiś czas temu usłyszeliśmy hasło. Hasło, które dało nam nadzieję na uratowanie tego zabytku. A brzmiało ono Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej. I właśnie wtedy zrozumieliśmy, że jest szansa na uratowanie tego obiektu.
tutaj na prezentom na telewizji wyświetlane są właśnie fotografie planowania inwestycji, o której za sekundkę to bardzo króciutko opowiem. I właśnie ten moment, kiedy usłyszeliśmy o powstaniu centrum, dał nam ogromną nadzieję. Nadzieję na połączenie tego, co było w historii, tradycji, tak silnie związanej z PKP, z przyszłością, a więc kształceniem wyższym, również w dziedzinie kolei. Tak to wszystko się rozpoczęło, kiedy w czerwcu 2014 roku Senat Politechniki Śląskiej podjął decyzję o utworzeniu centrum. Już miesiąc później PKP z Politechniką podpisało list intencyjny o współpracy przy realizacji tego projektu. I rozpoczęło się przygotowywanie dokumentacji niezbędnych pozwoleń na realizację tego projektu. Niestety, jak Państwo doskonale wiecie, pierwszy przetarg został uniemożliwiony. W tej chwili czekamy na rozstrzygnięcie drugiego. Ale słyszeliśmy, że jest duże wsparcie. Słyszeliśmy, że jest ta nadzieja, że zostanie on pozytywnie rozstrzygnięty już zaledwie za kilka dni. Szanowni Państwo, dzisiaj można powiedzieć, że historia zatacza pewne koło, bo maszki wzięły swój początek właśnie od kolei i dzisiaj poprzez różnego rodzaju działania PKP, Politechniki Śląskiej, ale również miasta, bo o tym też należy wspomnieć, jest szansa na uratowanie całej dzielnicy. Oto przed rokiem nasze miasto podjęło decyzję o tym, żeby nie rozszerzyć sobie plan do gruntów zlokalizowanych w Maszkach. Dzięki temu ta inwestycja będzie mogła być realizowana. A teraz bardzo krótko opowiem o samym projekcie. Szanowni Państwo, w pierwszej fazie zostanie wyremontowany dworzec i przystosowany do działalności centrum, do działalności Politechniki. Powstaną sale wykładowe, powstanie aula, zostanie wyremontowany bufet pierwszej klasy. Bufet, który imponuje swym wystrojem, to będzie siedziba Senatu Uniwersytetu Politechniki, ale również będzie to miejsce, z którego będą korzystali mieszkańcy dzielnicy. To będzie miejsce, w którym intensywnie będzie kultura. Odbywa się będą wystawy, spotkania autorskie. Wszyscy będziemy mogli z niego korzystać. Pierwszy etap zakłada również remont budynku kantyny studenckiej, budynku, w którym mieści się będzie część gastronomiczna dla studentów, ale również dla społeczności lokalnej. Jest to budynek znajdujący się zaraz za tym obiektem po mojej lewej stronie. Ten budynek zostanie wyburzony, jak również ten znajdujący się za moimi plecami, aby odsłonić tmach dworca. Oba te obiekty, kantyny studenckie, jak i dworca, zostaną połączone tunelem podziemnym, przejściem, z którego będą korzystali studenci. Pierwszy etap zakłada także remont rynku i całego otoczenia dworca, jak również budowę parkingu zarówno przy ulicy Platowskiej, jak i przy ulicy Skwerowej. Drugi etap to budowa laboratorium połączonego z halami edukacyjnymi dla studentów, aby mogli w praktyczny sposób wykorzystać zdobytą na Politechnice wiedzę. I trzeci na koniec etap, ten może najlepszy, ale mam nadzieję, że równie realny, budowa akademików dla studentów, jak również dla tych, którzy przyjeżdżać będą do Maszek na różnego rodzaju kursy i szkolenia. Proszę Państwo, tak zupełnie już na zakończenie, zawsze kiedy tutaj spotykamy się na rynku, to ma miejsce zazwyczaj przy okazji różnego rodzaju uroczystości patriotycznych. Wtedy sięgamy głęboko do historii, wspominamy różne ważne wydarzenia, mówimy o patriotyzmie. Często wydaje mi się, że brakuje nam tych odpowiedników patriotyzmu we współczesnym świecie, tych postaw patriotycznych. A dla mnie właśnie to, Państwa obecność dzisiaj tutaj jest tego najlepszym przejawem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panu Mateuszowi. O głos. Bardzo proszę Panią Prezes Magdalenę Pochwalską, Prezes Rejnar Gartucki Miasta Wodociągów i Kanalizacji Kozłowskiej, która w kilku słowach przedstawi nam inwestycje w infrastrukturę tej dzielnicy, w której się znajdujemy.
Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Ponad rok temu Pan Prezydent podjął decyzję, a następnie Rada uchwałą zatwierdziła plan na najbliższe 5 lat dla rejonowego przedsiębiorstwa rowerciągu Tychanowia. W ramach tych zadań inwestycyjnych na najbliższe lata przewidziana jest duża inwestycja w nasz. To nie był przypadek. To po głębokiej analizie sytuacji w mieście i po analizie terenów przyszłościowych, rozwojowych, ta decyzja została podjęta. Planujemy, że jeszcze w końcówce bieżącego roku, na przestrzeni 2017, a kończymy w 2018 roku, 20 km sieci wodno-kanalizacyjnej zawarto w prawie 35 milionów złotych. To jest olbrzymia inwestycja i podłoża tej decyzji był również fakt, że kolej wyraziła zainteresowanie inwestycyjne w inwestycji. Mamy nadzieję, że inwestycja, która będzie kosztowała tak dużo, pomoże temu terenowi, a jednocześnie dla nas będzie inwestycją nie do pomieszczania. Już dzisiaj podjęliśmy zobowiązania na prawie 500 000 złotych, ponieważ jesteśmy w fazie projektowania dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji. Nawet by się okazało, że to finansowanie ze środków pomocowych unijnych nie będzie możliwe, jesteśmy przygotowani montażem finansowym dla realizacji tej inwestycji. Dzisiaj to inwestycja jest spełnieniem nadziei, mam myślę, około 2000 mieszkańców, ale w przyszłości liczymy, że do tej inwestycji będzie mogło skorzystać zdecydowanie więcej. Powierzchnia terenów do zainwestowania jest olbrzymia. Widać to na mapie. To są w większości ponad 80% tereny PKP. Stąd też liczymy, że PKP właściwie pojmuje naszą decyzję i liczymy tutaj na dużą współpracę, szczególnie w procesie inwestycyjnym, gdzie będziemy z przedstawicielami kolei uzgadniać część terenu. Myślę, że to będzie dla Państwa również duża ulga, bo w mieście dzisiejsza taryfa za oczyszczanie ścieków to jest 5,57. Wiem, że Państwo, którzy mieszkacie za sobą obsługiwanych przez kolej, płacicie ponad 23 zł za metr sześcienny ścieg. A ci, którzy muszą niejednokrotnie prowadzić tą działalność we własnym zakresie, korzystając z pomocy firm wywozowych, to nawet 28 zł. Więc przedstawiając Państwu tą naszą inwestycję, liczę na to, że odpowiecie z dużym zainteresowaniem i wykonacie przyłącza do naszej sieci. To również dużo oszczędności dla kolei, bo dzisiejsza obsługa infrastruktury, która jest własnością kolei, jest na mocno zdegradowana, to ponad 500 000 złotych skali roku. Więc tutaj też robimy duży ukłon i liczymy na ten cały etap przygotowania inwestycji. Proszę Państwa, co to jest inwestycja w infrastrukturę 2018? To przede wszystkim szansa na rozwój dzielnicy. To stabilność w dostawach i poprawa jakości tej wody, obniżenie kosztów dla każdego mieszkańca, a przede wszystkim poprawa środowiska, które myślę wszystkim nam jest potrzebne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Prezes. Szanowni Państwo, jesteśmy przed przystąpieniem do merytorycznego punktu dzisiejszej sesji, a mianowicie podjęciem odnośnego apelu do władz rządowych. W związku z tym proszę o zabranie głosu Pana Prezydenta Kazimierza Kępińskiego. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, że tutaj jesteśmy. I mam taką małą prośbę. Tutaj jest taka księga wsparcia. Prosił, jeżeli Państwo chcecie, a tu jesteście, to chcę wszystko, żeby każdy z Państwa, który tutaj jest, podpisał się pod tą księgą, niezależnie, tak jak mówię, skąd przyjechał, skąd pochodzi, czy Sosnowca, jest spora Sosnowca, każde wsparcie jest niezbędne, dlatego bardzo prosimy, będzie to też taka pamiątka dzisiejszego naszego wspólnego, bardzo ważnego spotkania. Szanowni Państwo, będę rekomendował do przyjęcia uchwałę dotyczącą sprawy
apelu dotyczącego wsparcia przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań związanych z kontynuacją tworzenia Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz zachowania architektury industrialnej XIX-wiecznego dworca kolejowego w dzielnicy Sosnowiec Maczki. Uchwała ma 3 punkty, które czyta potem pan przewodniczący. W każdym razie skierowane jest do rządu Rzeczypospolitej Polskiej i kilku innych instytucji związanych, które mogą wesprzeć tę inwestycję. Apel do rządu Rzeczypospolitej Polskiej. List intencyjny pomiędzy PKP SA a Politechniką Śląską o zamiarze utworzenia centrum podpisano w lipcu 2014. Gmina Sosnowiec zobowiązała się wówczas do przeprowadzenia wielu inwestycji, a także uregulowania stanu gruntów, tak aby móc w realizacji przedsięwzięcia. Zdaniem wielu specjalistów, którymi analizowaliśmy celowość powstania centrum, projektem ten doskonale wpisuje się w założenia rozwoju kolejnictwa w Polsce. Planowane utworzenie Centrum Transportu Kolejowego stanowić ma odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów, specjalistów z zakresu transportu kolejowego. Centrum kształcić mają się kadry dla PKP oraz innych przewoźników. Poza kształceniem Politechnika Śląska zamierza w nowej jednostce prowadzić innowacyjne prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe. Działalność centrum wpłynie z pewnością na zwiększenie innowacyjności tej gałęzi transportu w naszym kraju. Powołanie centrum uwzględnia również cele strategii rozwoju transportu w Polsce i w Europie do roku 2020. Zagadujący jest wzrost konkurencyjności kolei. Planem jest także utworzenie w Sosnowcu Ogólnopolskiego Ośrodka Badawczo-Badawczego Kolejnictwa. Po wybudowaniu centrum w nowoczesnych warunkach kształcił się będzie młodzież, która za kilka lat obejmie prestiżowe stanowisko na kolei. To potencjał, którego nie można zmarnować. Powstanie centrum to także szansa dla kolei. Wielomilionowa inwestycja sprawi, że wartość gruntu na tym terenie, który PKP planuje sprzedać, wzrośnie i będzie efektywniejszy. Gmina Sosnowiec od początku wspiera ten niezwykle ważny dla miasta i całego regionu projekt. Jednocześnie będziemy tam prowadzili swoje inwestycje. W 2016 roku gmina Sosnowiec rozpocznie prace związane z przebudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Maczkach. Inwestycja będzie kosztować miasto około 35 milionów złotych i pozwoli na całkowite skanalizowanie dzielnicy, a także przyniesie wymierne korzyści dla PKP SA, który oddział gospodarowania nieruchomości w Katowicach jest w tej chwili administratorem wysłużonej sieci, generującej duże straty pokrywane przez PKP SA. Po zakończeniu inwestycji obciążenia wynikające z zapewnienia dostarczania wody do zbierania ścieków w Maczkach z PKP spadną na miasto. Odrestaurowanie i przystosowanie do pełnienia nowej funkcji dworca kolejowego w Maczkach to olbrzymia szansa zarówno na uratowanie zabytkowego obiektu, jak również na rewitalizację Maczek, dzielnicy, której historia zawsze związana jest z rozwojem kolejnictwa. Historia kolei w Polsce sięga 1835 roku, gdy Bankowi Polskiemu przedstawiono plan budowy linii kolejowej łączącej Warszawę z granicą austriacką. Początkowo plany zakładały zakończenie linii we wsi Niwka. Jednak po konsultacjach z Senatem Wolnego Miasta Krakowa i zgodzie na połączenie z linią krakowsko-górnośląską zdecydowano o wybudowaniu stacji granicznej w ówczesnej wsi Macki. Równocześnie z budowy toru przystąpiono do budowy dworca, który tak jak nieistniejący dworzec warszawski został zaprojektowany przez najwybitniejszego architekta tamtego czasu Henryka Markoniego. 1 kwietnia 1848 roku na dworzec w Maczkach, przemianowany na granicę, wjechał pierwszy pociąg. Zakończona została budowa wielkiego przedsięwzięcia, jakim była kolej warszawsko-wiedeńska. Z biegiem czasu pojawiły się potrzeby rozbudowy dworca, dziś możemy pochwalić się najdłuższym dworcem kolejowym w Europie. Dzięki decyzji o budowie linii kolejowej biegnącej przez dzisiejszą dzielnicę Sosnowca Maczki powstał szereg zabudowań niezbędnych do obsługi ruchu pasażerskiego. W dalszej kolejności zbudowano komarę cenną, osiedla dla pracowników kolei, budynek poczty konnej, hotel, a pod koniec XIX wieku również cerkiew i kościół katolicki. Fakt prowadzenia pierwszej linii kolejowej przez Zagłębie Dąbrowskie wydaje się być jednym z najważniejszych czynników rozwoju dla całego regionu. Stworzono bowiem bezpośrednie połączenie z wieloma miastami Europy – Wiedniem, Berlinem, Krakowem, Wrocławiem. Jednocześnie nowy układ komunikacyjny zapoczątkował niezwykle istotne przemiany ośrodków przemysłowych przy granicy. Nastąpił dynamiczny rozwój przemysłu ciężkiego, szczególnie górnictwa i hutnictwa. Dworzec w Maczkach jest
więc jednym z najważniejszych świadectw pierwszej linii kolejowej w Polsce, będąc jednocześnie wybitnym przykładem architektury połowy XIX wieku, który dzięki pozytywnej decyzji o lokalizacji w nim centrum dydaktycznego ma szansę na zyskanie nowego życia, będąc historią rozwoju kolei w Polsce. Dworce kolejowe Zagłębia Dąbrowskiego oraz towarzysząca infrastruktura odegrały również bardzo ważną rolę w historii Polski. W pierwszych dniach po wybuchu powstania styczniowego powstańcy pod wodzą Apolinarego Kurowskiego zajęły bez walki stację w granicy, a w ich ręce wpadła broń, konie i duża suma pieniędzy. Niektórzy historycy twierdzą też, że doszło wówczas do stworzenia pierwszego pancernego pociągu. Powstańcy obłożyli pokładami kolejowymi lokomotywę i kilka wagonów, a następnie udali się tak wzmocnionym pociągiem przez Ząbkowice do stacji Sosnowiec, którą po kilku szturmach zdobyli. Potencjał tego miejsca linii kolejowej dostrzegał również marszałek Piłsudski, który w swoich planach stworzenia Legionów i wyzwolenia kraju przypisywał Zagłębiu szczególną rolę, podobną do tej z 1863 roku. Dzięki temu w pamięci mieszkańców dzielnicy wydarzenia te pozostają wciąż żywe i wpłynęły na umocnienie silnej więzi patriotycznych, czego dowodem były obchody 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, podczas których odsłonięto obojec stawicą pamiątkową. Mamy nadzieję, że wesprą Państwo nasze starania o kontynuację działań radujących prawdziwe narodowe dziedzictwo, jakim jest historyczny dworzec w Maczkach. Wszystkim nam powinno przecież zależeć na ratowaniu tego, co mamy najcenniejsze, czyli naszej historii, historii naszych przodków. Bardzo zależy nam, aby to miejsce nie odeszło w zapomnienie. Powstanie centrum ma też z tego względu tak wielkie znaczenie dla mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego. Dziękuję Panie Prezydencie. Państwo Radni, przystępujemy do przegłosowania przeczytanym przed chwilą apelu. Kto jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Pana Przewodniczącego Tuska, proszę o podniesienie głosu. 21 za. Kto jest przeciwny? Proszę wstrzymać. Stwierdzam, iż projekt uchwały kolejowego został przyjęty. Przystępujemy do praktycznie ostatniego punktu dzisiejszego projektu, komunikaty. Bardzo proszę w tym momencie oficjalnie nastąpi przekazanie tego apelu na ręce Pana Prezesa. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze raz wszystkich Państwu podziękować. Zwłaszcza Wam, młodzi mieszkańcy Sosnowca, że byliście tutaj z nami, że wspieracie ten projekt. Po pierwsze mieszkańcy Maczek, którego przygodne fundusze mi były, bo jest to zwycięstwo i wiemy, jak to swoją dzielnicę. Dlatego pozwólcie, że w tej chwili podziękuję Wam wszystkim, Szanowni Państwo, że tutaj jesteście. I Państwu radnym, że podjęliście tę uchwałę z Panem Przewodniczącym Michałem Józefem na czele, ale jeszcze raz przede wszystkim Wam, mieszkańcy Sosnowca, że jesteście z nami, że Was wspieracie. Dzięki wielkie, z takimi przyjaciółmi Sosnowiec jest w stanie zrobić wszystko. Jesteście wspaniali i bardzo Wam za to dziękuję. A teraz przekażę ten oficjalny apel Panu Prezesowi Jarosławowi Kołodziejczykowi, a Państwa proszę o wpisywanie się na tą misję wsparcia. Pamiętajmy, pilnujemy tej inwestycji, dopóki ona nie powstanie. Do momentu, w którym przyjadą od pierwszej chwili. Dziękuję, że tutaj jesteście. Mam nadzieję.